To w sobotę gracie z ŁKS-em. Pierwszy mecz tutaj na własnym stadionie po awansie do trzeciej ligi. Jak wy się na to spotkanie zapatrujecie? No co, mi się wydaje, że wyjdziemy i walka o trzy punkty, chociaż trzecia liga, zrobiliśmy awans, jeszcze tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka. No, tak jak powiedziałem, na pewno się nie położymy i będziemy musieli wygrać ten mecz. A co będzie po 10 minutach, także nie wiadomo. A ta nazwa rywala jakoś na was działa? Ty, Kamil, grałeś już z bardziej wymagającymi, znaczy z bardziej znanymi rywalami w wyższej lidze. Jak tutaj teraz się czujesz przed tym starciem z ŁKS-em? Znaczy, myślę, że dla miasta Raciąż jest to bardzo duże wydarzenie, bo Błękitni już nie byli w trzeciej lidze, nie pamiętam ile, ale dawno, bardzo dużo lat. Także na pewno to jest duże wydarzenie dla miasta, na pewno przyjdzie komplet widzów. Też fajnie, fajnie, że z takim klubem gramy jak ŁKS. Wiadomo, nie jest to jakaś wysoka liga, bo trzecia, ale cieszymy się, że możemy grać z takimi klubami jak ŁKS, Polonia czy Legia. No i tak jak już kolega powiedział, damy z siebie wszystko i trzy punkty, mam nadzieję, że zostaną w Raciążu. Liczycie na wsparcie ze strony tutaj waszych kibiców? Jak najbardziej. Wczoraj właśnie mieliśmy też pokaz tego, jakie jest zainteresowanie ze strony kibiców z Raciąża. Zabrakło biletów. No i cóż, pozostaje nam tylko dla nich zagrać na ten mecz. A wy macie przed sobą postawiony jakiś cel przed tym sezonem? Jakieś miejsce, które chcecie zająć? Nie wiem, awans, walka o utrzymanie, raczej spokojny środek tabeli? Jak to wygląda? To jakieś cele mieliście właśnie zakładane przez zarząd, przez trenerów? Znaczy, środek tabeli to na pewno nas to nie urządza, bo z tego co wiemy, to zostaje 7 drużyn. W najgorszym jakimś tam rezultacie zostaje nawet 3 drużyny, jeżeli z drugiej ligi spadną z tego tej okręgu mazowieckiego. Na nie wiem, 3 czy 4 ekipy, to nawet czwarta drużyna nie uchroni się przed spadkiem. Także na pewno będziemy walczyli o te miejsca 1-7, ale też nie zagwarantuje nam to jak tam udziału, tak, w tej trzeciej lidze w następnym roku. Także no, wielka niewiadoma co do poziomu i co do końcowego wyniku, który zostaje w tej lidze. Czyli jakby to powiedział trener Skorża, liga będzie ciekawsza. Ty tutaj, Kamil, widzisz jakiegoś faworyta w tych rozgrywkach na ten sezon? Na pewno mogę powiedzieć o naszej drużynie, że nikt nas nie widzi tam w roli jakichś tam faworytów, ale wiem, że mamy naprawdę mocną ekipę i podejrzewam, że sprawimy parę niespodzianek w tej lidze. W roli faworytów na pewno Polonia. Dużo się wzmocnili, wiem, że są tam dobre pieniądze. Także na pewno Polonia, chociaż tam będzie bardzo duża presja i ciekawe, czy oni wytrzymają tą presję. No ale na pewno takim głównym faworytem dla mnie jest Polonia Warszawa. Mi się wydaje, jak patrzę po nazwiskach, to, że chłopacy, którzy grają w ŁKS-ie, to nie są jakoś tam nie są to jacyś piłkarze, którzy z jakąś przeszłością, którzy grali w wyższej klasie rozrywkowej. To są jacyś tam bardziej młodzi ludzie, którzy tam chcą się pokazać, wybić i jakoś specjalnie bym tutaj nie stawiał w roli faworyta ŁKS, bo ja uważam, że mam naprawdę dobry skład i myślę, że nie mam czego obawiać.